kochani, witam Was serdecznie na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie haul spodniowy. Pokażę Wam spodnie, pokażę Wam stylówki ze spodniami. Nowo kupione spodnie, też moje spodnie z szafy. I pokażę Wam różne typy spodni. Trochę Wam powiem, które typy spodni pasują bardziej dla których sylwetek. Czego unikać na przykład. No i trochę Wam też powiem o tym, jak różne kroje spodni, szerokie, wąskie i tak dalej, stylizować, żeby zachować dobre proporcje, albo żeby właśnie wyrównać proporcje swojego ciała, czyli nie przesadzić z tymi cechami, które już i tak mamy, powiedzmy, nadmierne. I generalnie jak stylowo ubrać się w różnych rodzajach spodni. Lecimy dalej. Jeżeli Wam się podoba tego typu tematyka, to zasubskrybujcie koniecznie kanał, będzie dużo tego typu filmików, łącznie z zakupami, oczywiście z lumpeksów, i polubcie filmik, będzie mi bardzo, bardzo miło. Także lecimy, kochani, i oczywiście, że zacznę od spodni, które mam na sobie, a na sobie mam spodnie marki Bershka. I słuchajcie, to nie jest żadna wcale jakaś super, nie wiadomo jaka marka, ale spodnie są naprawdę, naprawdę fajne. Wiecie co? Teraz są modne te kroje, te baggy jeans, te baggy trousers, takie szerokie właśnie bomby. Ja bardzo, bardzo lubię te kroje. Wiecie co? Jest to spowodowane też tym, że w takich luźnych spodniach osoby o mojej sylwetce, czyli o wąskiej talii, ale tutaj bardziej udach i biodrach, czyli taka bardziej klepsydra albo wręcz gruszka czasem. Znaczy akurat ja nie jestem gruszką, bo ja mam też dość szerokie ramiona tutaj, więc raczej mam tego typu sylwetkę, ale właśnie takie figury będą wyglądać fajnie w takich spodniach, które są luźne w biodrach i które mają zaszewki, które fajnie od wąskiego pasa się rozchodzą i są takie właśnie w luźnym stylu. No i ja się też bardzo dobrze czuję w takich spodniach. Pokażę Wam tam na początku jeszcze takie kremowe spodnie, które były w stylizacjach Old Money, tych co niedawno wyszły u mnie na kanale. I miałam tam właśnie takie kremowe spodnie moje, bardzo podobne innej firmy, też super, super jakości. Może nawet lepszej rzeczywiście niż te bershkowe. Troszkę minimalnie węższe niż te. To są zresztą M-ki, one są dosyć obszerne, pokażę się Wam bez tej kamizelki, chociaż lubię stylizację z tą kamizelką. I tutaj mam te spodnie tak właśnie luzem. Ja lubię, jak one są trochę za duże. Nie lubię, jak te spodnie by tak mnie tu obciskały w brzuchu, tylko właśnie, żeby one były trochę luźniejsze, trochę jeszcze bardziej baggy niż już są. I właśnie one mają, nie wiem czy widzicie tam w podglądzie, takie jeszcze na dole rzeczy, które... Takie rzeczy, takie szwy, które jeszcze zwężają dół tych spodni. W związku z czym jeszcze bardziej one się wydają takie bombowate tutaj w udach. No i takie jest założenie tych spodni. One mają właśnie robić trochę takie, różnie takich spodni pustynnych, trochę takich typu safari. Ostatnio mi ktoś powiedział właśnie, że pirackich. No i może, trochę są takie pompowate. Ja mam tutaj dość mocno pasek zrobiony, bo rzeczywiście one jakby nie były jeszcze zebrane paskiem mocno, to byłyby takie mocno poszerzające tutaj biodra. Trochę są, ale przez to, że są całe luźne, to są fajne, więc pamiętajcie, żeby takie spodnie nie kupować nigdy takich bardzo, bardzo dopasowanych do sylwetki, tylko żeby one jednak miały ten luz, żebyśmy wyglądali na szczuplejszych niż jesteśmy nawet w rzeczywistości, bo przez to, że mamy tyle luzu w portkach, że tak powiem. I tego typu spodnie moim zdaniem bardzo właśnie pasują do takich rzeczy, które są włożone do środka. Mogłoby to być coś wąskiego, tak jak w stylizacji z tymi kremowymi spodniami ja miałam bardzo wąski i krótki sweterek z jedwabiu i to było coś takiego właśnie blisko ciała. Więc im szersze mamy spodnie, im większe mamy spodnie, tym powinniśmy jednak mieć mniejszą górę. To się wiąże po prostu z taką zdolnością ludzkiej natury do wynajdywania tych proporcji, wiecie. Jeżeli mamy szeroki dół, to włożywszy bardzo szeroką górę, robimy się jednym wielkim namiotem. Robimy się taką osobą, która nie ma figury w ogóle. Więc albo trzeba mocno właśnie zebrać się w pasie. Jeżeli bluzka, to bluzka, która będzie w środek i będzie robiła nam tutaj właśnie talię. I właśnie bardzo uzasadnione jest wtedy użycie pasku. Przeciwnie, nie powinno się tego robić, jeżeli mamy właśnie
figurę typu jabłka, czyli większy brzuszek, a bardzo szczupłe nogi. No to to jest inna technika, o której Wam też powiem. Natomiast tutaj właśnie wypada Wam włożyć na pasek, wszystko wsadzić do środka albo włożyć wąską bluzkę, tak jak było w tamtej stylówce. A pokażę Wam teraz stylówkę z tymi spodniami, które zresztą zostają ze mną, bo wiecie, ja długo szukałam takich spodni, jedne mniejsze udostępniłam przyjaciółce, która też szukała. Ale takich spodni jest teraz naprawdę wszędzie pełno, i w Reserve, i w sieciówkach, i nawet można znaleźć naprawdę fajne składy. Jak widzicie, to jest Bershka i też naprawdę mają dobry skład i całkiem fajną jakość, taką grubą jakość tej bawełny, bardzo fajny kolor też. Wiecie co? Tutaj jest jeszcze druga sprawa, o którą chciałam z Wami poruszyć, mianowicie sprawa koloru. Ja, jak wiecie, nie lubię za bardzo beżu i szczególnie jakichś takich właśnie ciepłych beży. To jest bardziej taki już trochę karmelowy brąz. Nie jest to złe. Natomiast nie mam tego przy twarzy, jak widzicie. Tutaj włożyłam bluzkę taką rozjaśniającą i włożyłam niebieską jeansową kamizelkę w innej wersji, bo jestem też w wersji z kamizelką właśnie. Ta niebieska kamizelka też powoduje, że jednak moja twarz odbija te kolory, które są dla mnie korzystne, czyli na przykład niebieski, czy też granat i jasny jakiś kolor. Natomiast ten kolor nie jest przy twarzy. A w wersji z tą bomberką od Medicine też zachowana jest kolorystyka, bo zobaczcie, tył tej kurtki jest w takich barwach, takich dosyć ciepłych barwach, ale właściwie to on ma szeroką gamę barwną, bo mamy tu i błękity, i róże chłodne, i też te ciepłe, piękne barwy ziemi, włosy, Wenus i tak dalej. Te zielenie takie, w każdym razie jest tutaj dużo różnych barw, połączeniem chłodnego i ciepłego. I dlatego ta kurtka jest dla mnie idealna, bo przód kurtki jest w chłodnych barwach, czyli takich dla mnie odpowiedniejszych, które będą mi tu przy twarzy robić. Tył jednakże jest właśnie też ciepły, w związku z czym mogę sobie wystylizować kolor, który normalnie nie byłby dla mnie korzystny, na dole. I mamy tutaj już powiązanie właśnie góry z dołem. Mogę też do tych spodni włożyć bluzkę od kompletu, która ma zupełnie chłodne barwy. Tą bluzkę właśnie też od Medicine. Zaraz Wam też pokażę tą stylówkę. No i właśnie będzie to super równoważyć tą ciepłotę spodni i właśnie w ten sposób można sobie przemycić, jeżeli lubicie na przykład kolor karmelowy, lubicie brązy, ale nie jest Wam w nich dobrze, to właśnie to jest fajny trik, fajny sposób, żeby to przełamać. Ja tutaj włożyłam nawet do tej koszuli taką zamszową kurteczkę, taką narzutkę, też fajnie wygląda i to jest gorsze zestawienie dla mojej cery, ale przez jasną koszulę też jest dopuszczalne, nie jest złe. Natomiast pokażę Wam tutaj kolejną wersję właśnie kolorystyczną i tu mamy sweter, który łączy w sobie dosłownie taki kolor jak te spodnie, ale też właśnie kolory bardziej odpowiednie dla mnie, czyli taki łosoś, róż, szarość, chłodne barwy. W różne ma zestawienia w sobie ten sweter i może fajnie też właśnie połączyć nam te ciepłe barwy u dołu z tą chłodniejszą górą. Także polecam Wam taki myk, bo właśnie w ten sposób noszę kolory, które nie są twarzowe dla mnie. Słuchajcie, no i to były spodnie baggy, bardzo modne w tym sezonie. I wiecie co, te spodnie były też modne w latach 80. tego typu spodnie. Nosiło się takie i były też takie piramidy, jeansy o takich właśnie zakładkach i też podobnym kroju. I w ogóle zaczniemy od szerokich jeansów, czyli właśnie tego rodzaju jeansy lub spodnie, bo to akurat, no to jest akurat taki jeans jakby, ale na przykład już te drugie spodnie kremowe, które pokazywałam, są bardziej spodniami po prostu z takiego płótna. Nie są to już takie jeansy. W każdym razie, drugi typ takich, pokażę Wam jeszcze tutaj spodnie vintage, które udało mi się kupić, które są na mnie nieco za duże, nie tyle rozmiarem, bo rozmiar jest 36, co długością, a szkoda byłoby mi ich przerabiać. Udało mi się, patrzcie, jakie piękne spodnie właśnie w takim stylu kupić. I one są typowo vintage, już Wam pokazuję metkę. Tutaj jest na metce skład, który mówi o tym, że spodnie są z lnu i bawełny. Bardzo fajny, kremowy kolor posiadają i to są takie właśnie spodnie baggy o szerszych nogawkach, dosyć długie. Naprawdę, naprawdę fajne.
Już Wam tu pokażę wykończenie tych spodni, tylko mi się tu rozpiął guzik. Gdzieś tutaj jest ta główna metka też, tylko... Super, słuchajcie, uszyte spodnie. One wyglądają jak spodnie męskie. Może i to są spodnie męskie w małym rozmiarze, ale kto by się tym przejmował? W ogóle nie ma sensu się tym przejmować, bo przez te zakładki mają właśnie fajny krój na biodra i spokojnie na kobietę z biodrami, tak jak na przykład na mnie, są dobre. Patrzcie, jak pięknie wykończone. Właśnie tak trochę męsko wykończone w środku, ślicznie zrobione. Naprawdę bardzo porządny materiał. Po tylu latach nic się z nim nie stało i jest rewelacyjny. Mają takie zakładki na dole też. I to są takie spodnie właśnie w stylu Old Money. Mogłyby być to męskie spodnie w stylu Old Money, ale spokojnie mogą być to też damskie. Ja Wam oczywiście to przymierzę do jakiejś koszulki i tutaj akurat ze względu i na długość i na wielkość tych spodni włożę węższą koszulkę do nich i można wystylizować takie spodnie z kataną jeansową, właśnie z bomberką, bo wbrew pozorom takie szersze właśnie kroje spodni fajnie wyglądają z nie za długą, ale też taką kurtką z większymi rękawami na przykład. Ciekawie to wygląda. Można oczywiście włożyć sobie do tego cropped kurtkę, cropped żakiecik i też będzie super, super stylowa. Można do tenisówek, trampek, właśnie w takim stylu bardziej wysmakowanym. Można włożyć nawet takie spodnie do obcasów i do lnianej bluzki i na przykład do marynarki, dlaczego nie? Mamy jeszcze jedne super spodnie w takim szerokim kroju, troszkę za duży rozmiar na mnie i to są spodnie vintage na lato z bawełny. Zobaczcie, tu mamy meteczkę vintage. Piękne spodenki, naprawdę są przepiękne. Spodnie prawdopodobnie pochodzące z lat 80., 90. Tutaj jest dosyć dużo w pasie, przepraszam, rozpięły się. Źle zapięłam po prostu. Mają gumeczki, więc jest tutaj tolerancja. Piękne spodenki, białe i mają taką śliczną ozdobę. Ideał na lato po prostu. Jeszcze dla kogoś z wyobraźnią to w ogóle. Super jest ta ozdoba, zobaczcie. No i coś takiego też fajnie wygląda do bluzki krótkiej, do t-shirtu, nawet do koszulki polo takiej małej, do koszuli w stylu lat 80., w ogóle do koszuli zawiązanej w pasie, rewelacja moim zdaniem, do trampek, naprawdę bardzo, bardzo uniwersalne spodnie, zobaczcie jakie fajne, właśnie takie też typu bagi, na mnie naprawdę są one za duże, bo ja mam wąski pas, wiecie, i te spodnie już są za duże, ale przez gruby materiał one się bronią, natomiast te już są troszeczkę zbyt szerokie, tu jeszcze te gumy powodują, że to powinno być troszkę chyba bardziej naciągnięte niż jeszcze zmarszczone mimo tej gumy. No oczywiście są jeszcze mom jeansy, ale myślę, że już mom jeansy po ostatnich latach wszyscy umieją stylizować i wiedzą do czego je nosić, jak je nosić. Właściwie mom jeansy pasują, można powiedzieć, do wszystkiego. Nie są to jednak spodnie w stylu eleganckim. Raczej mom jeansy stylizujemy bardziej na sportowo, bardziej na co dzień, casualowo. Więc myślę, że to już nie wymaga wielu komentarzy. Kolejny rodzaj to są spodnie palazzo i również polecam takie spodnie dla osób, które na przykład właśnie mają szersze biodra, chcą podkreślić kobiecość sylwetki u góry. No, takie spodnie polecam zarówno właśnie dla sylwetek typu klepsydra czy gruszka, ale też fajnie w tym będą wyglądać osoby, które mają wąskie biodra, bo spodnie z zaszewkami i poszerzające też fajnie właśnie będą robić tą kobiecą sylwetkę, także naprawdę dużo możliwości. Najmniej tego typu spodnie polecam dla osób o figurze jabłka, bo to jest taka figura, dla tych, co nie wiedzą, gdzie zawsze większe tendencje są do przybywania w biuście i w brzuchu, natomiast osoby te zwykle mają przepiękne, szczupłe nogi i to niezależnie od wagi. Bardzo często spotykany typ sylwetki. Tutaj problem jest ze stylizowaniem zwykle środkowej części ciała, więc tego typu spodnie raczej słabo sprawdzają się na takich sylwetkach, chyba że krój tych spodni naprawdę świetnie się wpasuje. Czasem się zdarzają takie rodzaje spodni, gdzie naprawdę wygląda to rewelacyjnie, ale trzeba naprawdę się dużo namierzyć, żeby znaleźć tego typu spodnie, które na takiej sylwetce fajnie wyglądają. Jak chodzi o palazzo, to już Wam mówiłam, że najfajniej wyglądają spodnie takie zupełnie szerokie, wręcz czasem spódnicowe dołem, jakie miałam właśnie też w stylówkach Old Money, do góry raczej wąskiej. Może to być koszula opływająca tego typu, która tutaj w
w okolicach pasa jest wąska, ale wygląda też fajnie to właśnie do całkiem obcisłych gór. Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, lubi dekolty, to na przykład bluzka z kopertowym dekoltem obcisła, albo golfik, albo jakieś takie nawet małe topiki super wyglądają do spodni, palazzo, do szerokich nogawek i wysokiego stanu. Rewelacja, moim zdaniem. Piszcie, co sądzicie, ale według mnie to jest bardzo stylowe i właśnie to jest to równoważenie. Szeroki dół, raczej krótka i węższa góra, wąski dół, raczej odwrotnie, wtedy równoważymy sylwetkę, robiąc tutaj luz, robiąc tutaj coś dłuższego. No i właśnie teraz pokażę Wam spodnie, które ostatnio kupiłam, na które polowałam szczerze. I udało mi się je kupić w Lupexie, co jest w ogóle... No, praktycznie nowe spodnie z Zary w rozmiarze 34, które akurat, co ciekawe, jest na mnie dobry, a zazwyczaj jednak 36 nosiłam. Ale te spodnie są z elastanem. Takie spodnie i super modnym kroju, bo to są flare legi, czyli wąziutkie tutaj spodnie, bardzo lekko rozszerzane dołem. Super modny teraz krój. Bardzo praktyczny krój, bardzo krój przedłużający nogi. I tutaj może spokojnie to już nawet tego typu spodnie nosić figura jabłka. Jak najbardziej super. Osoby o takiej figurze zwykle mają naprawdę ładne, więc warto podkreślić ich długość, ich szczupłość, bo one, te spodnie są prawie do samego dołu, takie wąskie, tylko dół się rozszerza i znowu tutaj naprawdę fajnie możemy zadziałać butami. Butami, które nie będą się raczej odróżniać, tylko będą się zlewać ze spodniami, czyli znowu albo do czubka buty, albo buty takie raczej wąskie na obcasie, na lekkim nawet obcasie. I wtedy takie spodnie, jakbyście na przykład chciały sobie powiększyć wzrost, będą naprawdę dodawać Wam centymetrów i takiej smukłości. Czyli na przykład osoba niska, ale o szczupłych nogach, super będzie w tym wyglądać. Wysoka też, ale wysoka to może do tego włożyć nawet płaskie sandały, wszystko. Natomiast niższa osoba, jak włożycie nawet niewielki obcas, ale na przykład taki kształt buta, jak jest u mnie, czyli z czubkiem, a zwłaszcza jeśli te buty będą ciemne, takie jak dżinsy, albo jasne takie jak dżinsy, zależnie od rodzaju dżinsów, to zrobimy sobie dodatkową długość nogi, bo nie dość, że to nam przedłuża nogę, czyli ten kształt buta sięga nisko, kształt spodni sięga nisko oczywiście, to jeszcze bucik z tym takim węższym krojem będzie nam robił jakby ciąg dalszy tej nogi, będzie ta noga wyglądała jak po prostu do nieba. No i co do takich spodni, w zasadzie wszystko, słuchajcie. Jak ktoś ma super figurę u góry, to może włożyć i crop top, i cokolwiek, i po prostu jak lubi taki styl obcisły. Aczkolwiek ja tu tak mierzyłam też, w takim młodzieżowym stylu. Można wtedy na przykład kurtkę bomberkę jeansową do tego, żeby zrobić sobie trochę objętość kurtką. Albo dużą katanę jeansową można też, mam taką kurtkę. Można też włożyć do tego żakiet i zrobić stylówkę w stylu takim posz, w stylu takim eleganckim z jeansami, bo ten rodzaj jeansów niewycierane, granatowe spokojnie mogą być na elegancko też. Czyli, no wiadomo, że nie na przyjęcie jakieś w ambasadzie, tylko elegancko mam na myśli, że na przykład w stylu nawet biurowym, tak? Jeansy, fajna koszula nowoczesna, eleganckie buciki, nawet na małym obcasie i do tego na przykład marynarka. I marynarka może być tutaj... Ja bym sugerowała do tego typu spodni nieco dłuższą marynarkę, nawet oversize'ową, ale na pewno nieco dłuższą, bo to przedłuża nogi, a jak założymy sobie zbyt krótką kurtkę lub marynarkę, to się nam zrobi efekt komiczny, czyli zbyt krótki tułów do nóg. Przy bardzo niskim wzroście to możecie zastosować, natomiast też bez przesady, nie, że tu jest przerwa i nagle kurtka jest tylko na biust, to nigdy nie będzie wyglądać ładnie. Natomiast taka kurtka, po prostu krótka do pasa, jak najbardziej super będzie właśnie robić nam bardzo długie nogi. Zwłaszcza jak ktoś nie ma problemu z pokazywaniem kształtów po prostu w spodniach, tak? Ale marynarka też jest super do tego. No i to jest też zasada, która będzie dotyczyła stylizowania spodni rurek, bo nadal są osoby, które noszą rurki. I ja przyznam Wam, że ostatnio nie nosiłam rurek, nosiłam leginsy za to, takie... bryczesowe. I to jest ta sama zasada, jakby bryczesy czy leginsy. Pokażę Wam moje tu spodnie, które mam. Akurat to są lewisy granatowe, klasyczne rurki. Takie typowe wąziutkie rurki. Bardzo fajne, nawiasem mówiąc, spodnie.
i pewnie będę je jeszcze nieraz nosić. I takie spodnie super wyglądają do obszerniejszych gór. Oczywiście, jak ktoś ma perfekcyjną sylwetkę, idzie na dyskotekę, może sobie włożyć mały topik, do tego nawet obcisły. Oczywiście, że tak. Natomiast ja mówię o takim chodzeniu na co dzień, prawda? Czy do pracy, czy gdzieś. Nie na dyskotekę, nie na zabawę, nie na imprezę. Do takich spodni super będzie wyglądała właśnie trochę dłuższa i obszerniejsza góra. Koszula na przykład, która nam tu przysłoni już pupę, albo częściowo chociaż. Właśnie jakiś blazer, jakaś szeroka marynarka oversize. Taki długi sweter, jak ja tam miałam. W każdym razie wąski dół, super krój dla osób właśnie o figurze jabłka, które mogą pokazywać piękne, długie nogi. A tutaj mogą właśnie założyć sobie jakiś oversize, jakąś bluzkę taką bardziej lejącą, dłuższą koszulę i zakamuflować to, co by tam chciały, powiedzmy, w pasie zakamuflować, ukryć brak jakiegoś dużego wcięcia w talii, no bo wiadomo, różne figury mają swoje różne drobne problemy, prawda? Także, tak jak mówię, rurki czy też leginsy, takie skóropodobne. Ja nie jestem fanką takich w ogóle jakby leginsów całkiem sportowych, prócz siłowni do noszenia. Natomiast właśnie rurki mogą spokojnie być do czegoś takiego bardziej obszernego, do szerokich marynarek i tak dalej. Tutaj mam takie drugie spodenki, które są w takim chinosowym kroju i też właśnie one są proste, natomiast to są tak małe spodnie, że nie wiem, czy je włożę. Polo Ralph Lauren, rozmiar 30. To są właściwie takie młodzieżowe spodnie na 16 lat, ale one mogą być spokojnie na 34, małe 36. Piękny kolor, super materiał. Takie właśnie typowe chinosy też będą wyglądać fajnie do klasycznej koszuli, ale troszkę może już dłuższej. Można tu włożyć oczywiście pasek, koszulę do spodu, ale do tego bym Wam proponowała na przykład już taką marynarkę trochę dłuższą, która będzie co nieco tam zakrywać i nam zrównoważy ten wąski krój spodni. Także takie są moje propozycje. Te spodenki będą też dostępne dla Was, podobnie jak te kremowe, takie dłuższe, szersze, które były wcześniej vintage spodnie. No i teraz takie mniej typowe kroje spodni jeszcze nam zostały, bo są też spodnie typu kuloty, które Wam też pokazywałam w stylówkach Old Money. I kuloty to są takie trudne spodnie dosyć. Wiadomo, szczupła osoba o idealnej figurze może je nosić bez żadnego problemu. Mogą spokojnie też nosić takie spodnie osoby, które właśnie mają dosyć wąską talię i wąskie kostki, wąskie nogi jakby w łydkach, bo wtedy odsłaniamy tą tutaj najwęższą część naszej nogi, one fajnie wtedy wyglądają, podkreślamy talię i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi swoich kostek, nie lubi tutaj przyciągać uwagi do dolnej części swoich nóg, to takich spodni nie zakładajcie po prostu, bo one, no będzie widać po prostu tylko te części waszych nóg, których no nie bardzo chcielibyście eksponować na przykład, prawda? No i nie jest to chyba pożądane za bardzo. No i też trochę skracają nogi takie spodnie, także kuloty, jeżeli Wam polecam kuloty, to najfajniej wyglądają albo do całkiem cielistych bucików na małym obcasiku, czyli że przedłużamy resztę nogi, tą, którą widać, nie ucinamy już jej butem, innym kolorem buta, natomiast jak chodzi o buty, na przykład w zimie można też nosić kuloty, jak najbardziej, tylko wtedy bardziej wąsko też zakończone buciki na obcasie, które wchodzą pod spód tych kulotów, czyli po prostu kozaczki, które są raczej dopasowane do nóg. I wtedy fajnie będą takie kuloty wyglądać, najlepiej jakby były w kolorze tych kulotów. No i to jest moim zdaniem taki sprytny myk, żeby jak ktoś lubi kuloty, że można je ubrać też z korzyścią dla sylwetki, tylko trzeba pamiętać o kilku zasadach. Kolejne spodnie marki Naked. No, też nie przepadam za tą marką, ale też po prostu są to dżinsy. Całkiem fajne dżinsy z grubego dżinsu. Patrzcie. I jak nowe. Naprawdę. Mają trochę elastanu. I te spodnie są też na dość wysoki wzrost. Rozmiar 34. Są na mnie dobre. Nieco obcisłe. I to są teraz modne spodnie takie raczej szersze nogawy.
i z rozcięciem u dołu, co jest też fajne, bo można je wystylizować na przykład z trampkami na platformie, właśnie z obcasami i będą bardzo fajne robić nam rzeczy w stylówce. I do takich spodni też Wam bardzo polecam wąską górę. Albo górę tutaj dopasowaną, krótką, ewentualnie jakieś już rękawki, tutaj może się coś dziać na nich, ale te spodnie zwracają uwagę na dolną część ciała, na długość nóg, więc nie ma sensu już tutaj odwracać uwagi jakimiś ekstrawaganckimi górami, no a na pewno już nie górami obszernymi, bo będziemy wyglądać jak, no nie wiem, no źle będziemy wyglądać. Słuchajcie, będziemy po prostu wyglądać nieproporcjonalnie. Także takie spodnie też będą być może dostępne, właśnie przedłużające nogi, ale spodnie do raczej węższych gór, do raczej krótszych gór, ewentualnie do taliowanego żakietu lub marynarki. Będzie to fajnie wyglądać, na pewno fajnie też do ramoneski. Ale ja tego typu spodnie polecam Wam do krótkich gór, po prostu. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał, że dla niektórych osób przynajmniej będzie przydatny, jakiś taki merytoryczny i że podobały Wam się stylówki oczywiście. Pozdrawiam Was cieplutko, do zobaczenia, jak chcecie się skontaktować ze mną, to mail podany pod filmikiem, ale jest to mail modaekokreatywna@gmail.com. Pozdrawiam Was, cześć, do zobaczenia.